Cześć! Witam Was w kolejnym filmie na kanale Black Kitchen. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na fantastyczny dodatek do mięs, burgerów, kanapek, ale nie tylko. Konfitura z czerwonej cebuli. Zapraszam serdecznie. Ja dzisiaj będę robiła konfiturę z połowy kilograma cebuli. Tą czerwoną cebulę pokroiłam sobie w takie grubsze półplasterki. Jeżeli macie duże cebule, to najpierw przekrójcie je na ćwiartki, a dopiero potem na mniejsze cząstki. Mam do tego 4 łyżki octu balsamicznego i jedną pełną łyżkę miodu, sól, pieprz i olej do duszenia tej cebuli. Mam tak tego oleju tyle, że zakryło mi prawie że denko patelni. Można te proporcje zwielokrotnić i ja tak często robię, gdyż ta konfitura świetnie nadaje się do wykowania, więc można zrobić więcej za jednym zamachem, a potem trzymać w słoiczkach. Zaczynamy od podgrzania oleju. Kiedy czujemy, że olej już się nagrzał, wrzucamy na niego cebulę. Sobie zmniejszam moc kuchenki. Chodzi o to, żeby cebula się nie przepaliła, nie podsmażyła. Ona ma się nam zeszklić. Czyli zrobić się taka błyszcząca i miękka. Kiedy czujemy pod łyżką, że ta cebula jest już naprawdę miękka i jest taka półprzezroczysta, to jest ten moment, kiedy dodajemy do cebuli miód. Dodaję jeszcze małą szczyptę soli. I szczyptę pieprzu. Mieszam wszystko i duszę kolejnych kilka chwil. Po 2-3 minutach, żeby nie było nam tak tutaj za słodko z tym miodem, dodajemy ocet balsamiczny. Teraz zwiększam sobie trochę moc kuchenki, niedużo, o stopień. Wszystko razem mieszam, duszę, czekam aż smaki się przenikną. Po upływie około 10-12 minut konfitura jest gotowa. Ja moją porcję zjem na bieżąco. Jeżeli natomiast zdecydujecie się zrobić tą konfiturę z większej porcji i zawekować ją w słoiki, to wypaśćcie te słoiki, nałóżcie gorącą konfiturę do słoików, dobrze je zakręćcie i odwróćcie do góry dnem, żeby odstały najlepiej na noc. Tak przygotowana konfitura przetrwa Wam w słoikach kilka tygodni, a nawet miesięcy. Konfitura z czerwonej cebuli pasuje do mięs, do pasztetów, będzie świetnym dodatkiem do burgerów, takich z bekonem i z sosem barbecue. Również do kanapek z szarpanym mięsem. Ona ma naprawdę wiele zastosowań, jest przepyszna i skradnie serca Waszej i Waszych gości. Jeżeli ten przepis Wam się spodobał, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, pamiętajcie o subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym filmie.